czy to będzie dobry książkowy dzień. Zobaczcie tylko, jaki on będzie wspaniały, bo przychodzę z książką autorstwa Barbary Wicher, Gwiazdka Krasnoludków. To jest bardzo ciepła, mądra historia. Jeżeli szukacie książki, która wprowadzi Was w świąteczny klimat i pokaże historię oczami dziecka tych właśnie świąt dobroci, życzliwości, to myślę, że no ciepło się Wam zrobi na serduchach, jak zaczniecie czytać tę książkę. A do tego jeszcze ilustracje Joanny Czarneckiej, jednej z moich ukochanych ilustratorek. Po prostu ten klimat tutaj podbijają o 100%, więc jeżeli szukacie wzruszeń, to Patronat Aktywnego Czytania myślę, że Wam je da. Dwukropek, fantastyczna książka świąteczna. Zaglądamy. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogką, tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast Nie Tylko Dla Mam, gdzie o życzliwości też bardzo dużo rozmawiamy. I zobaczcie, to jest taka historia pełna dobroci i ciepła, w której rodzeństwo, bliźniaki Pola i Janek, poznają krasnoludki. Skąd się wzięły krasnoludki w ich domu? To jest właśnie bardzo ciekawa i urocza historia, chociaż zaczyna się odrobinkę dramatycznie. Pryska i Tytus to są właśnie te dwa krasnale, które opowiadają, co się stało. Kiedyś miały dom, mieszkały w stodole, niedaleko, i no niestety już tej stodoły nie ma, ona została zniszczona i teraz nie mają się gdzie podziać razem z całą swoją rodziną. Więc co robią nasze dzieci? Oczywiście, że od razu zapraszają te dwa krasnalki, żeby z nimi zostały. Ale to wszystko nie jest takie proste, dlatego że istnieje wielka księga krasnali, w której są zapisane zasady i krasnale tych zasad muszą się trzymać. W ogóle nie powinny się zbliżać do ludzi tak naprawdę i w ogóle ludzie nie powinni ich widzieć, więc mamy tutaj taki trochę świąteczny, magiczny moment, w którym dzieci zobaczyły te krasnale. Stoi za tym też oczywiście bardzo ciekawa historia, o której Wam za chwilę opowiem. No i właśnie, z jakiegoś powodu te dzieci zobaczyły krasnale i zaprosiły. Gdzie będą mieszkać te krasnalki? Mogą mieszkać w Mysiej Norce, która jest w domu babci, bo ta akcja w ogóle rozgrywa się przed świętami właśnie w domu babci. To jest ta babcia i tutaj są dzieci, które rozmawiają o krasnalach z mamą. I wiecie, jak to dorośli. Trochę wierzą, trochę nie wierzą, trochę żartują, trochę się uśmiechają, ale ogólnie mówią, spoko, fajnie, jak znaleźliście krasnale, to wszystko świetnie. Tylko babcia zaczyna się zachowywać tak trochę dziwnie. Tak zamarła, tak się zaczęła zastanawiać. No nie jest to takie naturalne zachowanie. Natomiast dzieci jeszcze jakoś mocno nie zwracają na nie uwagi. Zobaczyły, że krasnali nie ma, że wyszły z domu i teraz idą ich szukać. Więc zimowy klimacik też tutaj jest. I krasnale wyszły z domu, bo tak, mogą zostać u ludzi na jakiś czas bez zaproszenia, ale ten czas jest bardzo, bardzo krótki. Więc korzystają z tego zaproszenia krótkiego, tylko poszły po resztę swojej rodziny. Mamę, tatę i babcię, seniorkę rodu, najstarszą krasnoludkę, która wyjaśnia jeszcze dokładniej, o co chodzi z tym zostaniem. I one mogłyby zostać u ludzi, ale pod jednym warunkiem. Najstarszy członek tej rodziny, u której miałyby zostać, musi ich zaprosić. Muszą dostać od niego zaproszenie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I jak ta historia się potoczy? Czy te krasnoludki zostaną w tym domostwie? Tak, zostaną, ale ta historia ma jeszcze drugie dno. Bo no właśnie przenosimy się w czasie, kiedy babcia była mała. Ona też znała krasnale jako dziecko, a właściwie jedną krasnoludkę, która jak się okazuje jest tą babcią, tą seniorką rodu. I były wspaniałymi przyjaciółkami. Zdarzyło się też między nimi takie nieporozumienie, co sprawiło, że ta babcia krasnalkowa zaczęła właśnie ostrzegać swoją rodzinę. Nie zawsze jest dobrze, kiedy ludzie z krasnalami no, zaczynają się zaprzyjaźniać. Może to różnie wyglądać i różnie się skończyć dla krasnali głównie. To jest ten moment, kiedy różnie to może się skończyć dla krasnali. Ale oczywiście to jest piękna,
ciepła, mądra historia świąteczna, więc my wiemy, że wszystko skończy się dobrze. I bardzo mi się podoba ten wątek babci, która odkrywa w sobie w końcu, pozwala dojść do głosu tym takim dziecięcym emocjom, przypomina sobie to wszystko, co kiedyś się wydarzyło i oczywiście, że zaprasza wszystkie krasnale do tego, żeby z nią mieszkały, ale też to jest takie przyzwolenie na to, żeby świat widzieć oczami dzieci, albo sobie chociaż przypomnieć, że w każdym może być taki mały dzieciak, który, no, widzi krasnoludki, widzi świętego Mikołaja i ten świąteczny czas może przeżywać na tych większych, na tych magicznych emocjach. To co? Czytamy?